W imieniu Ewy Krupy, dyrektorki Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, mam zaszczyt zaprosić Państwa na iście gwiazdkowe spotkanie z historią Uchowmana, zatytułowane Motyw Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie w malarstwie europejskim. Wykład na ten temat wygłosi Mateusz Soliński, doktor historii sztuki, pracownik Bydgoskiego Muzeum Okręgowego, znawca sztuki sakralnej, Zwłaszcza dawnego malarstwa religijnego, humanista i erudyta. Panie doktorze, prosimy. Dzień dobry Państwu. W pierwszej kolejności chciałem podziękować za zaproszenie do Kwiatów Pomorskiego Centrum Kultury i możliwość zaprezentowania, w dużym skrócie oczywiście, bo temat jest niezwykle rozległy motywu zwiastowania w malarstwie. Europejskim. Na początek, zanim przejdę do konkretnych przykładów, może tutaj warto przypomnieć, powiedzieć kilka słów na temat wagi samego zdarzenia, bo to było, można powiedzieć, przyczyną jego niezwykłej popularności. Przypomnę, że to jest jeden z najbardziej popularnych motywów w ogóle w malarstwie obok chociażby Bożego Narodzenia. Możemy być Maryja decydując się zostać Matką Bożą, można powiedzieć, że dokonała największego w dziejach aktu wolności. Co to oznacza? Człowiek, jedyną rzeczą, jaką w gruncie rzeczy posiada, jest jego wola. Wolna wola. Niczym innym nie może dysponować. Wszystko inne może być zabrane. I właśnie to, to jedyne, co mamy do dyspozycji, Matka Boża postanowiła ofiarować. Czyniąc siebie, można powiedzieć, w pewien sposób ofiarę. Jak powiedział arcybiskup Fulton Shin, był to największy akt wolności, jaki oglądał świat. I jeszcze jedna informacja, mianowicie jeśli cofniemy się raptem 6 miesięcy wcześniej, przed momentem zwiastowania, spojrzymy na karty Biblii, odnajdziemy tam sytuację, moment też zwiastowania, ale innej nowiny, kiedy Archanioł Gabriel zwiastuje również taką dobrą nowinę narodzenia się dziecka Zachariaszowi. Tyle, że w momencie, kiedy Zachariasz Zaczyna powątpiewać, no i słusznie, bo jak to możliwe, że kobieta w podeszłym wieku ma urodzić dziecko? Można powiedzieć, że za karę zostaje, staje się niemową do dnia narodzin Jana Chrzciciela. I mówię o tym w tym kontekście, że gdy Archaniał pojawia się u Matki Bożej, ta relacja wygląda zupełnie inaczej. Więc jeszcze raz to wskazuje na wyjątkowość tego zdarzenia. Matka Boża również powątpiewa, czy ma wątpliwości do tego, jak to możliwe, pyta, tak jak Zachariasz, ale no, nie staje się niemową. A zachowanie Archanioła jest całkowicie odmienne, jest pełne swoistego uniżenia, szacunku, jakby podkreślający niezwykłą, niezwykły charakter tego, tego wydarzenia. Najwcześniejsze przedstawienia, jakie znamy, pojawiają się w katakumbach. Tak jak to widzimy na załączonym obrazku, były to przedstawienia no, dosyć od strony artystycznej, skromne formalnie niezbyt rozbudowane, jednocześnie nawiązujące w swoim charakterze do sztuki antycznej. No, wynikało to między innymi z faktu, iż pierwsi chrześcijanie tworzyli w warunkach bardzo trudnych przy świetle lampy oliwnej, co uniemożliwiało jakąś artystyczną wirtuozerię. Czy jest to scena zwiastowania, ktoś mógł zapytać, bo wygląda to nieco przedziwnie. Pewności tutaj nie mamy, badacze się spierają co do tego faktu, czy jest to zwiastowanie, ale wskazuje na to, może na to wskazywać fakt, między innymi uniesiona ręka stojącej postaci, która symbolizuje fakt mówienia. Z kolei siedząca postać to oczywiście jest Matka Boża, jak często też istotne, ważne postaci były przedstawiane w sztuce antycznej. A co, co więcej tu jeszcze trzeba wspomnieć, że Archanioł przedstawiony jest bez skrzydeł. Skrzydła pojawiły się dopiero w 5 VI, vi wieku po Chrystusie. I kolejne, niektórzy uważają, że to jest właśnie pierwsze przedstawienie z kościoła domowego w Dura Europos. Mamy fragment tego przedstawienia, znowu nie mamy pewności czy jest to zwiastowanie. Mamy kobietę, która pochyla się u źródła, nabierając wody do dzbanu. Jednocześnie, o właśnie, jest to, to przedstawienie jest określane mianem typu u źródła. Michel Pepard rozróżnia kilka takich typów, w zależności od tego, od akcesoriów, od ustawienia Matki Bożej, od scenerii. Ten typu źródła jest typem, gdzie Matka Boża nabiera wody z tego źródła. Skąd w ogóle taki pomysł, aby przedstawić Matkę Bożą, jak nabiera wody u jakiegoś źródła w momencie zwiastowania? No, takiego opisu nie odnajdujemy w Ewangelii Świętego Łukasza, ale odnajdujemy je w protoewangelii Jakuba. Artyści, często nie odnajdując zbyt barwnych opisów w samej Ewangelii, czerpali do pism apokryficznych. A że Ewangelii Apokryficznych jest ponad 30, więc mieli z czego czerpać. I tu jeszcze trzeba dodać, że mm, skąd tak się działo, że chrześcijańscy artyści czerpali z pism nieuznanych za kanoniczne. No, bierze się to z prostego faktu, że y, ten kanon dopiero został ustalony w IV wieku. Pierwotnie został ustalony, wstępnie można powiedzieć, a ostatecznie dopiero na Soborze Trydenckim w XVI wieku. Więc można powiedzieć, że panowała tutaj pewna swoboda, jeśli chodzi o korzystanie z różnych motywów, które pojawiają się w ewangeliach apokryficznych. A odnosząc się bezpośrednio do tego zdarzenia, mamy, jak Państwo widzą, na załączonym cytacie opis, jak Matka Boża wyszła, aby zaczerpnąć wody i usłyszała głos boskiego posłańca spłoszona po tym fakcie po tym momencie uciekła do domu o czym będzie jeszcze więcej za chwilę tutaj mamy z kolei przedstawienia jak to mogło wyglądać kiedyś taka artystyczna wizja źródła gdzie wedle apokryfów doszło do zwiastowania tutaj z kolei widzimy już to źródło które obecnie znajduje się w Nazarecie zwane jest właśnie źródłem Maryi Skąd jeszcze może pomysł w apokryfach, aby odnosić się do źródła, do miejsca, z którego wypływa woda? No, w Starym Testamencie wielokrotnie odnajdujemy motyw, gdzie następuje do spotkania oblubieńców przy źródle, przy studni. Chociażby mamy, taka sytuacja ma miejsce w przypadku Jakuba i Racheli, którzy spotkali się, przy źródle, jak widzimy na załączonym obrazku, czy w przypadku spotkania Rebeki i Eliezera, sługi Abrahama, który poszukiwał żony dla Izaaka, więc motyw ze studnią, ze źródłem jest dosyć, dosyć popularny. No, jednocześnie woda, źródło, oczywiście ma, może mieć odniesienie do samego szczu, do źródła życia. Ta symbolika może być dużo bogatsza. A skąd jeszcze może waza? Waza, czy też dzban. Maryja często jest nazywana vasis spiritualis, czyli naczynie duchowe. Jest to, można powiedzieć, swoiste odniesienie do faktu i otwartości do napełnienia się łaską Bożą, więc coś, co jak najbardziej pasuje do momentu zwiastowania i dobrze go definiuje, opisuje. I tak, krótko podsumowując ten okres sztuki wczesnochrześcijańskiej no, można taką generalną uwagę, poczynić, że te przedstawienia opierające się o te dwa, czy też wiele innych tutaj niepokazanych były dosyć skromne od tej strony formalnej, ale chodziło przede wszystkim, miały mieć wymiar dydaktyczny, symboliczny, a nie ten estetyczny. Jeszcze może kilka przykładów tego typu u źródła, żeby też zwrócić uwagę na formę, czy inne media, na których był on wykorzystywany. Sarko sarkofag Adelfi z IV wieku. Tutaj na powiększeniu jeden z paneli i jeszcze jedno powiększenie, gdzie widzimy y, podobną scenę, gdzie y, kobieta napełnia, y, nabiera wody do dzbanu. I znowu nie mamy pewności, czy to jest na pewno Matka Boża, czy za nią z tyłu stoi Archanioł, czy nie jest to na przykład Adelfii. Adelfia, która czerpie y, z y, źródła mądrości, źródła życia. Tego też nie wiemy. Ciekawy jest fakt, że źródło jest tutaj spersonifikowane, podobnie jak w przypadku przedstawienia z baptysterium w Rawennie. Ewangeliarz również z Rawenny. Na powiększeniu widzimy też typu źródła, tyle że Matka Boża odwraca się. Możemy rozróżnić w zależności od tego, od pozycji, jaką przyjmie Matka Boża, też takie detale i tak to też bywa opisywane. I jeszcze szkatuła z Werden, gdzie widzimy znowu Matkę Bożą zaskoczoną przez Archanioła. Tutaj już Archanioł jest wyposażony w skrzydła. Typ ten też może być, gdy Matka Boża jest w pozycji stojącej, jednocześnie to źródło zamienia się w studnie. Matka Boża już nie dysponuje dzbanem. Anioł unosi się nad Matką Bożą. A tu ciekawy, ciekawy przykład, kiedy Matka Boża dysponuje dwoma dzbanami. Można zastanawiać się, skąd taki pomysł. No, najprostszym, być może najtrafniejszym wytłumaczeniem jest, iż te dzbany mają, mają podkreślać dwoistość natury, bosko-ludzkiej natury przyszłego zbawiciela. I druga część zwiastowania wedle oczywiście apokryfów opisanych, opisana w protoewangelii Jakuba, która mówi o tym, iż przestraszona, spuszczona Matka Boża wróciła do swojego domu, usiadła na tronie i zaczęła krząść purpurę, zasłonę. I wtedy pojawił się anioł i archanioł i resztę już znamy z Ewangelii świętego Łukasza. I tak to wygląda na tych najwcześniejszych przedstawieniach. Matka Boża siedzi wszędzie i tutaj to, to przędzenie ma też wymiar symboliczny i nawet tych odniesień jest kilka. Pierwsze, przędzie purpurę, kolor szat królewskich, czyli przyszłego króla, Zbawiciela. Dalej, przędzie wedle apokryfów, była to zasłona do świątyni. Ta sama zasłona, która później została rozdarta w momencie śmierci Jezusa Chrystusa. I jeszcze trzecie odniesienie może być takie, że tak jak dziecko rozwija się w łonie matki, tak też Matka Boża przędzie tą tkaninę. Kolejny przykład Matki Bożej przędzącej tego typu. To już dużo bardziej, można powiedzieć, okazałe, reprezentacyjne przedstawienie. No, wynikające z faktu, iż y, już inny był trochę status wówczas religii chrześcijańskiej w cesarstwie rzymskim. Dalej, wpływ, oczywiście, y, wpływ sztuki antycznej, tej sztuki, nazwijmy je dworskiej, królewskiej. Y jak i również fakt, iż rok przed, prawdopodobnie rok przed stworzeniem tego dzieła miał miejsce, został ustalony dogmat na Soborze Efeskim, który orzekał, że Matka Maryja jest Matką Boga, a nie tylko człowieka. Więc można powiedzieć, że troszeczkę oficjalnie zmienił się status Maryi, stąd też te przedstawienia nabrały może bardziej oficjalnego charakteru. Zresztą widzimy tą ta króleskość, wyjątkowość, Podkreślona jest przez fakt chociażby tego, iż Matka Boża jest wyposażona w klejnoty, jest przyozdobiona klejnotami. Przy Matce Bożej pojawiają się trzej aniołiet. Jest to, no, jedynie tak to możemy tłumaczyć, inwencja artysty, bo ciężko znaleźć tu jakieś odniesienie do, do Ewangelii, czy też innych pism. Nad Matką Bożą unosi się gołębica, no to oczywisty symbol Ducha Świętego. Zaś Archanioł Gabriel nadlatuje niczym... Antyczna nikę. Więc tu widzimy takie ewidentne odniesienie, skorzystanie z motywu zaczerpniętego ze sztuki greckiej. Podobne przedstawienie Matki Bożej, królowej na tronie. Tutaj jednak mamy tylko samego Archanioła, który zbliża się z laską wędrowca, czyli taki symbol posłannika. Kolejny typ, tak zwany typ dwuznaczny, określany mianem no, lina do naczynia, nieco przedziwne określenie, ale wynika ona z tego, iż mamy pomiędzy Matką Bożą a Archaniołem taki ślad, który właśnie można określać mianem liny, który kreuje jakąś taką specjalną przestrzeń. i Niekoniecznie jest to zdobienie, rodzaj dekoracji, ale kreuje właśnie tą niezwykłą przestrzeń, która w jakiś sposób też była nie do końca określona w tej całej sytuacji. Nad, pomiędzy Matką Bożą i Archaniołem jeszcze w górnej części widzimy coś, co czasem przypomina gwiazdę, czasem krzyż. Kolejny typ: Matka Boża stojąca z narzędziami. Na odwrocie relikwiarza widzimy Matkę Boża, która. Matkę Boża, która Stoi trzymając w rękach jakieś przybory. Są to prawdopodobnie przybory tkackie. Między Archaniołem a Matką Bożą znajduje się dzban. Podobnie mamy to w armeńskim Ewangeliarzu. Podobnie ta sytuacja wygląda. Tutaj, i tu właśnie widać, co się dzieje, tak możemy przynajmniej wnioskować. Z tą przedziwną Liną na egipskiej bransoletce. Ona zamienia się. W drzewo. Matka Boża trzyma kądziel, zaś ze studni spływa woda do ustawionego nieopodal dzbana. Podobnie hmm, sytuacja ma się w tronie Maksymiana. Tutaj jednak Matka Boża siedzi, również trzymając wspomniane akcesoria tkackie, zaś Anioł trzyma coś w rodzaju berła. To może dwa słowa na temat tego berła. Bo nie jest to takie byle jakie berło, można powiedzieć. Jest to berło wzorowane na tym, które używali władcy bizantyńscy. Jego zakończenie przypominało cztery liście, mającej się, można powiedzieć, rozwinąć lili. Więc mamy tu jednocześnie odniesienie, wykorzystanie berła, symbolu królewskiej władzy, ale jednocześnie odniesienie do kwiatu lili, symbolu czystości. Czasem zamiast tego berła jest coś, co bardziej wygląda jak laska, a po pewnym czasie można powiedzieć, że ta laska zamienia się w lilię, czyli znowu wykorzystanie symboliczne wykorzystanie lili jako odniesienia do czystości Matki Bożej. Lilii, który, która ma, co też tu można dostrzec, trzy kwiaty. To z kolei Odnosi się do faktu, iż Matka Boża miała być dziewicą przed narodzinami Jezusa, po, w trakcie i po, więc można powiedzieć, trzykrotne dziewictwo jest podkreślone. To się często, często pojawia też w scenie chociażby Bożego Narodzenia, gdzie Matka Boża jest opatrzona trzema gwiazdami na swoich szatach na głowie i na, na ramionach. Się zdarza troszeczkę rzadziej, że anioł trzyma gałązkę oliwną, jest to odniesienie do wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Wtedy lilie trafiają do wazonu, który stoi pomiędzy Archaniołem a Matką Bożą. Jeszcze rzadziej pojawia się palma w rękach anioła. To może być z kolei traktowane jako zapowiedź męczeństwa. Zaś sam wazon z tych pierwszych przedstawień zamienia się w dzban, w którym Przepraszam, dzban zamienia się w wazon, w którym stoją lilie, tak jak to tutaj widzimy, również na późniejszych przedstawieniach, ale w pewnym momencie ten wazon znika, a w jego miejsce pojawia się jakieś źródło wody, rzeka, strumień. Ta woda w inny sposób zostaje ukazana. I kolejny typ jeszcze tylko w jednym celu tutaj przywołany, Matka Boża tak zwana z pustymi rękoma, naczynie stojące obok. Jakbyśmy chcieli teraz spojrzeć jeszcze raz na pierwsze przedstawienie pokazane w mniejszej prezentacji, to widzimy pewną analogię. Z początku wydawało nam się, że niemożliwe, że, że to pierwsze przedstawienie z katakum to może być Matka Boża, to może być zwiastowanie, ale patrząc już na tkaninę syryjską, tkaninę, tkaninę z IX wieku, widzimy, że jednak tego typu ustawienie postaci, tego typu prezentacja mogła rzeczywiście odnosić się do sceny zwiastowania. No i stopniowo stopniowo zaczyna się nam te przedstawienia zwiastowania rozdzielać jakby na dwa odrębne kanony. Powoli na zachodzie odchodzi się od sztywności sztuki bizantyńskiej. Tutaj widzimy już przedstawienia troszeczkę późniejsze y, przedstawienia y, y, renesansowe, czy też nawet z XVII wieku, jeśli chodzi o y, ikonę, ale patrząc na nie, porównując je, widzimy, y, o ile na Zachodzie ta sztuka od strony formalnej ewoluowała. O formalnej i symbolicznej można będzie w każdym aspekcie. To tyle, na Wschodzie ten kanon, który y, ukształtował się w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, i ugruntował w Cesarstwie Bizantyjskim, pozostał niezmienny praktycznie do dnia dzisiejszego. Trzeba tutaj też pamiętać, jeśli patrzymy na przedstawienia, które powstawały na terenie Włoch, że Włochy były przez pewien czas w obrębie Cesarstwa Bizantyjskiego i przez długi czas były silne wpływy tego kanonu bizantyjskiego, więc można powiedzieć odchodzenie od niego też było procesem, no, który wymagał Wymagał czasu. Najprędzej te przemiany zachodziły w rzeźbie. Tu mamy przykład Ambony, Guido da Como, gdzie widzimy, jak na twarzach bohaterów tej sceny pojawiają się no, coraz wyraźniejsze emocje, ale jednocześnie, jednocześnie wspomniany gest mówienia, który pojawia się już w przedstawieniach katakumbowych i Mamy jednocześnie cały czas oczywiście są te akcesoria. akcesoria, i tutaj trzeba też zaznaczyć, że o ile y, przy tym rozdzielaniu się tych przedstawień na dwa odrębne kanony, y, na wschodzie dominowała scena przy źródle, y, na, na zachodzie y, były to, y, była to, to scena przędzenia, czy odniesienie się do y, przędzenia tkania y, tkaniny, y, zasłony do, do świątyni. I tu już, już wprawdzie mamy XIII wiek, ale widzimy nadal pewną sztywność Pietro Cavallini w przedstawieniu, ale pojawia się nowy element. Matka Boża nie trzyma już tych, nie trzyma kondzieli, nie trzyma tych akcesoriów służących do przędzenia, ale trzyma księgę. Skąd taki pomysł? I znowu odniesienie do pism apokryficznych, gdzie jest mowa o tym, iż Matka Boża, możemy powiedzieć, cały dzień prawie, że Spędzała na modlitwie, i tak też wedle tych przekazów apokryficznych, wedle legend, miała zostać w swoisty sposób zaskoczona przez archanioła właśnie podczas modlitwy. Dlatego też pojawia się ta księga, która ten fakt zastania Matki Bożej na kontemplacji, co ważne kontemplacji księgi świętego, księgi Izajasza. Dlaczego Izajasza? Bo dokładnie chodziło nawet o konkretny ustęp, gdzie jest zapowiedzia zapowiedziane przyjście zbawiciela. Więc ona, ta księga, praktycznie do czasów współczesnych często towarzyszy matce Bożej. Z kolei Anioł z takiego skromnego posłańca bez skrzydeł przekształca się w no, coraz bardziej dorodną, okazałą postać. Jedno skrzydło jest uniesione na znak takiej radości, można powiedzieć pewnego, podkreślając jeszcze wagę tej sytuacji. I kolejny taki charakterystyczny element dla kanonu zachodniego, jest to idealizacja Madonny. Tak jak porównamy sobie z trochę wcześniejszym, niewiele wcześniejszym przedstawieniem Kawaliniego, to Widzimy zupełnie inne podejście. Matka Boża już nie ma nakrycia głowy, a ta twarz staje się coraz taka, można powiedzieć, bardziej wysublimowana, piękna, jednocześnie bardziej indywidualna. Obok mamy klękającego anioła. To z kolei może być wynikiem m.in. oczywiście pewnych obyczajów czasów wieków średnich, czyli pewnego specjalnego traktowania dam. Pewnego uniżenia wobec płci pięknej. Prawdziwa rewolucja jednak dokonuje się w dziełach Giotta. Ta rewolucja ma miejsce na przełomie III i IV wieku i przez najbliższe 100 lat można powiedzieć nie, 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 nie jest kontynuowana. Giotto nie znajduje godnego siebie na śladowce, ale jednak można powiedzieć, pierwsze ziarno zostaje rzucone. Matka Boża. Jest tutaj taką, można powiedzieć, pełną uczuć, emocji, ludzką panią po prostu. Nie jest jakąś wyidealizowaną Madonną, czy nie jest też y, ujęta pełen wschodni schemat, ale y, Giotto stara się pokazać jak najwięcej emocji i uczuć. Jednocześnie y, rezygnuje z takiej y, wcześniej stosowanej symboliki, czy też dekoracyjności. Ciekawy też jest architektoniczny dystans między dwiema postaciami. Który, jak pisał święty Bernard Sklerwo, może wskazywać na pewne wahanie się czy sugerować to wahanie się Matki Bożej i namysł nad słowami Archanioła. Ten dystans nie jest dziełem Giotta, bo tu widzimy też we wcześniejszych przedstawieniach takie wykorzystanie architektury, żeby tę jakąś przestrzeń między Archaniołem a Matką Bożą pokazać. Czy chociażby ciekawy sposób, żeby znowu ta przestrzeń, ten dystans został pokazany na ołtarzu gandarskim Huberta Jana van Aycków. On powstaje przy zamknięciu skrzydeł ołtarza. A dla lekkiego, dla pokazania pewnego kontrastu w rozwoju tego rozwoju kanonu na zachodzie i wschodzie, możemy spojrzeć na ikonę z Konstantynopola, gdzie też następuje, byśmy powiedzieli, pewna ewolucja, pojawia się pewien dynamizm, ale tak naprawdę ten główny schemat konstrukcyjny pozostaje, pozostaje bez zmian. I żeby pokazać, że Giotto rzeczywiście był rewolucjonistą, możemy spojrzeć na dzieło Simona Martiniego, tworzącego w ramach tak zwanego gotyku międzynarodowego, stylu, który, jeszcze mocno osadzony w tej tradycji średniowiecznej, pokazywał sceny w, dosyć, sceny w dosyć, sposób dosyć zachowawczy, żeby nie powiedzieć sztywny. Wracając do Szkoły Florenckiej i Giotta, pojawiają się artyści troszeczkę nieudolnie, można powiedzieć, próbują naśladować naturalizm Giotta, ale jednocześnie pojawiają się cały czas nowe elementy. W pobliżu Matki Bożej widzimy łóżko, które może być, może odnosić się do jednego z psalmów, gdzie mowa jest o oblubieńcu, mowa jest o komnacie, czyli Matka Boża może być tutaj. Pokazywana jako oblubienica zbawiciela. Fra Angelico. Fra Angelico podąża torem wyznaczonym przez, przez Giotta, jeśli chodzi o pokazywanie emocji, o próbę możliwie takiego indywidualnego podejścia do, do modela. Jednocześnie pojawia się u niego coś, co już było obecne w przedstawieniach. Matki Bożej, to znaczy ogród. Hortus conclusus ogród zamknięty w odniesieniu do pieśni nad pieśniami, który ma wskazywać, mówić o dziewictwie Matki Bożej, czyli zamkniętej przestrzeni. Co ciekawe, ten ogród, który w takiej formie, jaką znamy z przedstawień średniowiecznych znika. W renesansie zaczyna stopniowo znikać, przemienia się w widok z okna, czyli ta roślinność, ta zieleń jest cały czas obecna. I jeszcze jedno dzieło Fra Angelika. Tutaj z kolei w ogrodzie pojawiają się biblijni pierwsi ludzie, Adam i Ewa, pokazani na zasadzie pewnego kontrastu, bo mówi się, że Matka Boża była drugą Ewą, tak jak drugim Adamem był. Jezus Chrystus. Na zasadzie kontrastu, czyli tej, która powiedziała, powiedziała posłuszeństwo stwórcy, Matka Boża, ta, która całkowicie, można powiedzieć, zjednoczyła się z Jego wolą, nad Matką Bożą siedzi jaskółka, która może być tutaj również zwiastunem dobrej nowiny. Nieco inne w swoim charakterze przedstawienie Piero della Franceschi. O ile Giotto czy Fra Angelico starają się pokazać emocje, praktycznie nie ma ich u della Franceschi, a jest próba takiego troszeczkę, powiedzielibyśmy, olimpijskiego, wyniosłego, majestatycznego przedstawienia całej sceny. Z kolei u Boticellego. Pomijając tą niezwykłą delikatność, subtelność i wirtuozerię jego warsztatu, odnajdujemy, odnajdujemy charakterystyczną dla renesansu perspektywę, która jest tutaj no, w taki dosyć widoczny sposób poprzez posadzkę zaznaczona. I można powiedzieć, takie kwintesencja, chyba pewne udekorowanie, pewne, czy przepraszam, pewne mm, zwieńczenie wysiłków florenckich artystów, Leonardo da Vinci. Często się mówi, że mm, o znanych postaciach, uznaje się ich wielkość na podstawie e, pewnego powtarzania. Czasem ona jest nie do końca uzasadniona, ale w przypadku Leonardo da Vinci, jak się przyjrzymy przedstawieniu Matki Bożej, to myślę, że przypisywanie mu wielkiego talentu, umiejętności przedstawiania szczególnie ludzkiej postaci jest całkowicie, całkowicie uzasadnione. Był tutaj prawdziwym mistrzem. Też jest ciekawe przedstawienie Matki Bożej w odniesieniu do tych wcześniejszych wizerunków. Leonardo da Vinci krytykował mamy zapiski, wiemy, że krytykował przedstawienia jego poprzedzające, chociażby te z nurtu gotyku międzynarodowego, uważając, że Matka Boża została tam pokazana, nie pokazana małogodnie. U niego Matka Boża jest postacią też być może trochę zalęknioną, onieśmieloną, ale jednocześnie bardzo dojrzałą, jakby świadomie decydującą się, podejmującą decyzję i godzącą się z wolą stwórcy, z tym, co powiedział jej anioł. Anioł z kolei przedstawiony jest w sposób dużo bardziej wycofany, można powiedzieć, uniżony, niż to widzieliśmy na wcześniejszych przedstawieniach. Nowym motywem są również cyprysy. Cyprysy, które pojawiają się nie, tu, nie tylko u Leonarda, a mogą, możemy je odnosić do natury Matki Bożej cyprysy poprzez swoją strzelistość mają do tej duchowej szczególnej szczególnego duchowego wywyższenia Matki Bożej mogą się do niego odnosić jeden z kontynuatorów naśladowców Leonardo da Vinci Andrea del Sarto u niego pojawia się rzadko spotykany motyw archaniołowi towarzyszą dwaj aniołowie jako swoista świta. W tle, za sceną samego zwiastowania, z kolei widzimy nagą postać, która może być odniesieniem do Adama. Z kolei ruiny, które często pojawiają się w wczesnorenesansowych przedstawieniach, mogą symbolizować upadek, odejście świata pogańskiego, świata antycznego i Pojawienie się w jego miejsce świata chrześcijańskiej myśli. I trochę na drugim biegunie stylistyki pojawia się szkoła wenecka. W stosunku do szkoły florenckiej, która była bardziej zachowawcza, bardziej zakorzeniona w szóce średniowiecza, szkoła florencka szuka nowości, patrzy na te nowości, które wokół niej się pojawiają. Dlatego bardzo diametralnie różne przedstawienie. Anioł wpada niczym, niczym wicher do, do pomieszczenia. Zamiast Ducha Świętego w postaci Gołębicy mamy jakieś prześwity na nieboskłonie. Anioł można powiedzieć, że w jakiś sposób wręcz naskakuje na Matkę Bożą, która wydaje się być nieco może też zlękniona, wycofana, ale jednocześnie jest taką piękną, powiedzielibyśmy bujną kobietą. Podobne przedstawienie mamy u Lorenza Lotta. Czujemy skłębienie, czujemy ruch. Jakby było mało tego dynamiki, która pojawia się w postaci anioła i pewnego przestraszenia Matki Bożej, to w dolnej części przedstawienia widzimy jeszcze widzimy kota, spłoszonego kota, który może tu być jednocześnie symbolem szatana. Takiego kota. Kot się pojawia, czasem towarzyszy Judaszowi w scenie ostatniej wieczerzy. Szatana, który no, przeżywa swoją klęskę w tym momencie, bo moment, gdy Matka Boża zgadza się z wolą Bożą, jest początkiem tak naprawdę jego końca, czyli jednocześnie początkiem dzieła zbawienia. Tintoretto przedstawia o tyle ciekawe, pomijając znowu ten dynamizm, wywołany pojawieniem się takim nagłym pojawieniem się anioła, jest to, iż y, zarówno sam anioł, archanioł, jak i Matka Boża, przedstawiona w taki sposób dosyć zgrzebny, byśmy powiedzieli, y, nie ogniskują naszego, naszej uwagi. Można powiedzieć, że y, ta nasza uwaga w pierwszym momencie skupia się przede wszystkim na wnętrzu, na tym takim trochę obskurnym, zniszczonym wnętrzu. Które, w którym znowu pojawiają się kontrasty, bo odrapana ściana w pewien sposób zderza się z przepychem zasłony, która, która zwisa nad Matką Bożą. Z kolei promienie, które często towarzyszyły Gołębicy Duchowi Świętemu symbolu Ducha Świętego zamieniają się w małe putta, które takim rządkiem lecą za. Boskim posłańcem. Weronese. Scena, z kolei, która ma w sobie dużo teatralności, wręcz. Weronese yy, zna, znany był z amu, zamiłowania do teatralności. Wręcz powiedzielibyśmy, że przedstawia yy, scenę na deskach teatru, yy, gdzie dwoje aktorów prowadzi dialog. Yy, pełen dostojeństwa anioł. Jeszcze ciekawe jest to, iż pojawia się tu również wazon, który może być znowu odniesieniem do tej symboliki chrześcijańskiej, ale być może jest tylko tutaj elementem dekoracji, jak uważają niektórzy badacze. Matka Boża znowu w taki trochę teatralny sposób wyraża zaskoczenie, zaniepokojenie, ale jest to zaskoczenie wydaje się nieudane. Jakby trochę fałszywe. Jednocześnie jej twarz zdradza pewną już zgodę i jakby wskazuje, że jest to dla niej coś oczywistego, niekoniecznie jest rzeczywiście zaskoczona. Tymczasem te przedstawienia mówimy o kanonie sztuki zachodniej, odmiennie jednak wyglądały na północy Europy, która mocno była zanurzona jeszcze w swoistej rozumianej sztywności sztuki gotyku. Wnętrza, wnętrza gdzie rozgrywa się scena yy, zwiastowania, pełne są yy, szczegółów. Chodzi o odzorowanie takiego zwyczajnego, można powiedzieć, yy, zwyczajnej co, takiej codzienności przytu, przytulnego wnętrza. Yy, jednocześnie te yy, przedmioty użytku codziennego, które są obficie pokazane, mają oczywiście wymowę symboliczną, chociażby odnoszą się do czystości Matki Bożej. Mamy ręcznik, mamy lilię, mamy naczynie napełnione wodą. Ciekawym motywem jest pokazanie dwóch ksiąg, Księgi Nowego i Starego Testamentu. Matka Boża zaczytana jest w Księgę Izajasza, podczas gdy na stoliku leży już otwarte Księga, leży otwarta Księga Nowego Testamentu, która, jak przyjrzymy się tym przedstawieniom, bo to jest dosyć częsty typ w Sztuce Niderlandzkiej, znajduje się w centrum samego przedstawienia, czy jak można powiedzieć, zapowiada już historię Nowego Zbawienia. Z kolei w dziele van der Weydena widzimy odniesienie do słów. Gdzie matkę Bożą określa się mianem, mianem tronu mądrości, tronu Salomona. Na ławie znajdują się małe rzeźby y, lwów, czyli wskazują na królewski charakter tej, tego, że y, siedziska. Karawka, przez którą, y, zamknięta karawka, więc podkreślenie dziewictwa Matki Bożej, przez którą przebija się światło mogące właśnie odnosić się do poczęcia i owoce, z kolei czyste owoce, które mogą odnosić się do tego utraconego rajskiego ogrodu. Zapalona świeca, oczywiście odniesienie do obecności Boga. I taka krótka dygresja, wejście w sztukę polską. Oczywiście sztuka polska, szczególnie w dobie średniowiecza, była pewną kopią, pewnym naśladownictwem bardzo mm, oczywiście pozytywnie rozumianym w stosunku do sztuki y, zachodniej y, często te dzieła były y, zamawiane, sprowadzane bądź artyści z zachodniej Europy tutaj przyjeżdżali, aby tworzyć. Ale y, z takiego chociażby kronikarskiego obowiązku warto wspomnieć, pokazać, że y, ten motyw też był obecny w sztuce polskiej i to bardzo silnie, bo można powiedzieć, że od samego początku sztuka y, sztuka Polskich ziem miała silny rys maryjny. Pierwsze świątynie, jakie powstawały, były często poświęcone właśnie Matce Bożej. Tutaj kilka takich przykładów, gdzie pojawiają się nowe motywy obecne w Szutce Zachodniej, ale jeszcze nie wspomniane. Motyw korony widzimy w kodeksie lubińskim. Motyw korony odnosi się do Matki Bożej jako oblubienicy przy jej głowie, przy jej uchu pojawia się gołąb, który ma przez tą bliskość z głową Matki Bożej wskazywać na niepokalane poczęcie. Widzimy podobne, podobny motyw, chociażby w psałterzu z Cambridge. Ponownie Matka Boża ukoronowana, zaś mały Jezus pojawia się niczym słowo, niczym logos niesiony promieniami w stronę Matki Bożej. Uchylone drzwi, tu mamy przedstawienie z Kościoła Świętego Jana w Toruniu, uchylone drzwi mogą się odnosić do faktu, iż często Matka Boża jest określana jako ta, która otworzyła, zamknięte wcześniej przez pierwszych ludzi, zamknięte przez Ewę, ponownie drzwi raju dla człowieka. My widzimy to również w przedstawieniach zachodnioeuropejskich, chociażby Dyricka Wutzsa. W kościele w Czchowie widzimy motyw drzewa, które jest jednocześnie nogą, dla, jest pulpitem, nogą, na której jest ustawiona księga. No i tutaj ta symbolika może być bardzo wieloraka. Odniesienie do drzewa poznania dobra i złego, jednocześnie symbol nowego rozkwitającego życia, które przynosi człowiekowi zbawienie. Antyfonasz z archiwum kapitualnego Katedry Krakowskiej. Za Matką Bożą jest rozpostarta tkanina, tkanina, która zgodnie z apokryfami miała być w momencie zwiastowania przez nią tworzona i która później miała znaleźć się w świątyni. Z kolei przy Archa Gabrielu, Archaniele Gabrielu widzimy Wierzę z trzema oknami, mogącą odnosić się do trójcy świętej. Motyw bardzo częsty w przedstawieniach średniowiecznych. Może też pojawiać się podwójne okno. Tak, Jeśli już mówimy o oknach, jak, jak tłumaczyć? To z kolei możemy tłumaczyć jako odniesienie do dwoistej natury, bosko-ludzkiej natury Jezusa. I żeby nie zapomnieć o jednym z największych dzieł, arcydzieł, które znajdują się w naszej ojczyźnie, fragment, jeden z paneli ołtarza, autorstwa, nastawy ołtarzowej autorstwa Wita Stworza, gdzie z kolei widzimy, widzimy zamknięte drzwi. Te drzwi, jak Państwo się zorientowali, czasem są otwarte, czasem zamknięte. Jedne i drugie mają swoje uzasadnienie, bo ile otwarte mówią o ponownym uchyleniu bram raju, to zamknięte drzwi odnoszą się do wspomnianej już czystości dziewictwa Matki Bożej. I wracamy do sztuki zachodnioeuropejskiej, jednocześnie przechodzimy do epoki baroku. Barok są to czasy, jeśli chodzi o sztukę. Tu bardzo istotne jest wspomnieć o Soborze Trydenckim, który w pewien sposób nakreślił kierunek, jeśli chodzi przynajmniej o sztukę związaną z Kościołem katolickim, kierunek tego, jak, jak artyści podchodzili do tematów religijnych, czyli odejście często od przesadnej symboliki czy jakiejś takiej sztywności, harmonii. Klasycznie rozumianej, rozumiane, ale skupienie się na emocji, uczuciach, aby za pomocą pewnej bujności oddziałać na emocje widza. I tak też dzieje się u El Greka, gdzie wprawdzie jest obecna ta symbolika. Mamy Lilię, mamy Matkę Bożą czytającą, ale artysta skupia się przede wszystkim i kieruje nas, można powiedzieć, ku tej relacji. Emocjonalnej relacji między Aniołem i, yy, i Matką Bożą. Yy, ta relacja jeszcze bardziej jest podkreślona, czy może yy, obdarta symboliki u Karawadzia, który znany był z tego, że starał się pokazywać te sceny, jakiekolwiek by nie tworzył. Yy, pamiętamy tutaj chociażby Boże Narodzenie, czy zaśnięcie Najświętszej Marii Panny, w sposób możliwie prosty, yy, taki, yy, można powiedzieć. Trafiający do szarego zjadacza chleba, aby w pewien sposób każdy mógł się zidentyfikować z tym, co jest przedstawiane. Przy czym czasem może szedł zbyt daleko, dla współczesnych przynajmniej, bo wiemy, że pokazywana tutaj scena zaśnięcia Najświętszej Marii Panny została odrzucona przez zamawiających mnichów, uznana za zbyt nieobyczajna, właśnie z uwagi na, tą swoją, na ten zbyt duży naturalizm przedstawienia Matki Bożej. Podobnie możemy powiedzieć ludzki w swoich przedstawieniach chciał być Rembrandt, odzierając czy rezygnując z symboliki, a skupiając się na tej samej relacji, a szczególnie na przedstawieniu takim emocjonalnym przedstawieniu, ale w sposób dosyć spokojny, jednak ułożony emocji, jakie rysowały się na obliczu. Matki Bożej. O ile o Rembrandcie mówimy, że był malarzem duszy, to o Rubensie mówi się, że był malarzem ciała. I rzeczywiście u niego to, co zewnętrzne, wydaje się, tak jak tu widzimy, przesuwać na plan pierwszy. I tak naprawdę na sztuce baroku moglibyśmy zakończyć analizę motywu zwiastowania w malarstwie europejskim bo w kolejnych epokach brakuje już tej systematyczności i pewnego regularnego odwoływania się do tego motywu. On się pojawia coraz rzadziej. No wiąże to się ogólnie z sytuacją społeczno-polityczną Europy, czyli pewnej laicyzacji zarówno państwa, odseparowania się władzy od kościoła. No, takie wydarzenia jak rewolucja francuska, która była no, z zasady jawnym, jawną, jawnym walką z kościołem, miały potężny wpływ na to, co przedstawili artyści. I ten motyw pojawia się coraz rzadziej. I tutaj tylko tak już troszeczkę z kronikarskiego obowiązku, kilka przedstawień dosłownie. Tego, co, co może wymaga na szczególne wspomnienie, zaznaczenie. Dante Gabriel Rossetti, jeden z członków bractwa prerafaelitów, którzy, co też charakterystyczne, przywołują tradycje przedrafaelowskie, można powiedzieć, czyli jeszcze średniowieczne w swojej sztuce. Oczywiście ta stylistyka jest całkowicie odmienna, idąca z duchem czasu, ale chcą przeciwstawiać się pewnego, pewnemu zakłamaniu, fałszywości obecnej. W życiu społeczno-politycznym epoki kolonialnej, ale również pewnej takiej pozie obecnej w sztuce. I tak jak widzimy u Rossetti'ego, następuje nawiązanie do tych dawnych motywów. Anioł trzyma lilię z trzema kwiatami, czyli to potrójne dziewictwo jest tu podkreślone. Na tkaninie czerwonej, szkarłatnej tkaninie, również pojawiają się trzy lilie. W innym przedstawieniu Rossetti'ego z kolei widzimy Matkę Bożą otoczoną przez róże. Często Matka Boża jest w modlitwach, w witaniach nazywana różą. Jest też jest tutaj nieprzypadkowe. Z kolei inny z prerafaelitów, pre Arthur Hughes, pokazuje bardzo ciekawe, jak na XIX wiek, Matkę Bożą, która trzyma kądziel. A po przeciwnej stronie, obok nóg anioła, widzimy z kolei dzban. Więc takie ewidentne, dosyć nietypowe jak na owe czasy, odniesienie do, tych, do tej symboliki jeszcze wczesno-chrześcijańskiej. Z kolei u Edwarda Bern Jonesa Matka Boża wprost stoi przy studni z dzbanem, zaś nad jej głową widzimy na fragmencie architektonicznym scenę wypędzenia pierwszych ludzi z raju, czyli znowu pokazanie Matki Bożej jako można powiedzieć tej drugiej Ewy, która ponownie. Uchyla człowiekowi tego raju. Inne przedstawienia Ben Jonesa. Tutaj z kolei takie trzy przede wszystkim motywy, na które możemy zwrócić uwagę. Księga się pojawia, znowu książka. Pojawiają się buty, które Matka Boża zdejmuje. To może być z kolei odniesienie do Księgi Wyjścia, gdzie Bóg mówi do Abrahama, do Mojżesza, aby ściągnął swoje obuwie, bo stoi na ziemi świętej, więc wskazanie na pewne uświęcenie tego, tego miejsca i uchylone okno. Znowu może być to odniesienie do yy, Matki Bożej jako tej, która wprowadza znowu człowieka, człowieka w obszar raju. Yy, George Hitchcock, czasy impresjonizmu i rzeczywiście mamy przedstawienie impresjonistyczne, ale dosyć ciekawe, bo yy, na tle tej yy, impresjonistycznie pokazanej Natury pojawia się Matka Boża wśród lili w ogrodzie y, lili James Tissot. Y, tu widzimy z kolei duży wpływ sztuki Dalekiego Wschodu. No, koniec XIX wieku, początek XX to, to fascynacje y, sztuką Orientu, y, więc widać tutaj silnie wpływ y, motywów dalekowschodnich. Luc Mercą, z kolei trochę taka swojskość, powiedzielibyśmy, młodopolska swojskość Matka Boża w otoczeniu wiejskim, w otoczeniu wiejskich chat. I na gruncie polskim mamy jeszcze Jacka Malczewskiego. To przedstawienie jest o tyle ciekawe, że zostaje odwrócona punkt ciężkości. O ile wcześniej. Postacie anioła i Matki Bożej były w pewien sposób pokazane równorzędnie. Bądź patrzyliśmy na scenę oczami zaskoczonej, zęknionej Matki Bożej. Tutaj patrzymy na scenę oczami anioła. A Matka Boża zdaje się być troszeczkę z boku tego przedstawienia, ale na stoliku co ciekawe widzimy naparstek i nożyczki, czyli znowu może jakieś nawiązanie do, do tych akcesoriów tkackich. I Dwa ostatnie przedstawienia, już nam m, bardzo współczesne. John Collier. Przedstawienia, y, przedstawienie Colliera o tyle ciekawe, że mamy współczesną scenerię. Y, poza aniołem, który tutaj wydaje się być taki troszeczkę jakby doklejony, ale w bardzo ciekawy sposób został. Y, zostało, y, ma miejsce nawiązanie do, do y, tej tradycyjnej symboliki. Y, dziewczynka, która ma tutaj. Y, grać, że tak powiemy, rolę Matki Bożej, czyta książeczkę, która może być nawiązaniem do księgi Izajasza, którą miała być zaczytana Matka Boża, zaś pomiędzy Archaniołem a Matką Bożą stoi w Doniczce kwiat, kwiat lilii. Znowu nawiązanie do czystości Matki Bożej. I ostatnie przedstawienie, jakie Państwu chciałem pokazać, przedstawienie artysty. Bardzo nam bliskiego, bo artysty toruńskiego z wydziału, wykładowcy wydziału sztuk pięknych w Toruniu, gdzie widzimy, gdzie widzimy zakonnicę. Marek Szary, można powiedzieć poprzez postać prostej zakonnicy, pokazuje, że zwiastowanie dzisiaj dla nas to, tak jak w przypadku tej zakonnicy, przede wszystkim takie codzienne, Możemy powiedzieć, bez fajerwerków otwarcie się na łaskę Bożą, która może stać się tak naprawdę udziałem każdego z nas. Dziękuję.